Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, inflacja jest galopująca, szczególnie jak się popatrzy na cenę benzyny. No i niestety bardzo wiele osób, niektórych osób, czy polityków, czy urzędników, czy prezydentów, często mówią, no nie musiałbyś płacić za benzynę tyle na stacji benzynowej, jeżeli miałbyś, czy miałabyś samochód elektryczny. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Szczeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No, z reguły zdemonetyzowanego filmiku. No to łatwo jest powiedzieć, tak? Jakby się kupiło samochód elektryczny. Po pierwsze, samochód elektryczny kosztuje ze 30% więcej. Po drugie, na świecie tylko 3% energii jest z powietrza, czyli z wiatraków i ze słońca, czyli z tych paneli słonecznych. No i w zasadzie mniej niż 1% samochodów na świecie jest elektryczny. Tak? Także to naprawdę trzeba być kompletnym kretynem, żeby powiedzieć, że każdy mógłby sobie kupić ten samochód. No, ten samochód czy tamten samochód. To wszystko jest drogie i tłumaczenie, że benzyna jest zła, bo napędza silnik spalinowy, no to naprawdę, to nie to aż przykro słuchać tych ludzi. Jak człowiek tak się zastanowi, czy inflacja to jest zła dzisiaj, kiedy mamy tą sytuację, kiedy czerwono-zieloni dopadli do władzy w Ameryce, pozamykali rurociągi, pozamykali wszystkie licencje i możliwości wydobywania. No teraz najgorsze jest to, że czerwono-zieloni w Ameryce zaczynają otwierać te złoża naftowe w Ameryce, no ale tylko otwierają 1/5. I ci gamonie się martwią o Amerykanów, że płacą tyle za benzynę? W ogóle się nie martwią. Oni się tylko martwią, że nie zostaną wybrani w listopadzie. Dla nich cena, oni od lat mówili, że cena benzyny powinna być makabrycznie duża, żeby ludzie się przerzucali na samochody elektryczne. Oni mają w nosie. Wszyscy ci lewacy, no to mają w nosie szarego Kowalskiego, szarego Smitha, szarego człowieka, który ciężkie pieniądze płaci. Dla nich najważniejsze są wybory. Dla nich najważniejsze jest koryto. No i najgorsze w tym wszystkim, w tym odpuszczeniu tych licencji na ziemiach federalnych do wydobywania, no to jest to, że teraz kompanie się boją. Boją się po prostu, że tak jak ten Keystone, ten rurociąg, to tam są miliardy dolarów zamrożone, czy zaangażowane, zainwestowane. Przychodzi taki Biden, pierwszego dnia mówi, koniec, zamykamy. No i co ten biznesmen ma zrobić? Co te korporacje mają zrobić? 10-15 tysięcy ludzi pracujących na rurociągu wywalonych zostało na twarz. 40-50 tysięcy pośrednich ludzi, którzy tam pracowali, no bo to są różne restauracje, hotele i tak dalej. Ten przemysł wspomagający. No i teraz te cwaniaczki zielono-czerwone z komunistycznej partii martwią się, że przegrają w wyborach międzyprezydenckich, no to odpuścili. No ale to jest tylko 20% tych terytoriów, które mogłyby być pompowane, wydobywane i tak dalej, to odpuścili 20%. Ale to nie jest najgorsze. Najgorsze to jest to, że ten bandytyzm polityczny, ten bandytyzm zielono-czerwony podniósł opłaty, podniósł 1,5 razy te firmy, które produkują olej, wydobywają olej, będą musiały płacić 1,5 razy więcej podatków. Do tej pory no to płacili 12%, a teraz cwaniaczki z Waszyngtonu zmienili to na 18%, czyli 1,5 razy więcej. No jak to się będzie odbywało? No jeżeli jest 6% z dochodów będzie oddawane dla kasy tych, co rozdają pieniądze na lewo i na prawo, no to kto za to zapłaci? Zapłaci ten, który znowu na tej stacji benzynowej wydobywa, tak? Także to jest
Tak niezrozumienie wolnego rynku przez tych komunistów w Ameryce, no to aż woła o pomstę do nieba. No albo woła o to, żeby po prostu ich wywalić na pysk, po prostu w wyborach międzyprezydenckich wszystkich na pysk, wszystkich tych zielonych, wszystkich tych czerwonych, wszystkich tych komunistów, wszystkich tych antykapitalistów, antywolny rynek i tak dalej, i tak dalej. Na twarz, na pysk. No i teraz oni pchają, zielono-czerwoni pchają te samochody elektryczne. Dla nich wszystko to jest rozwiązanie, jest samochód elektryczny. No tyle tylko, że to nie tylko się dzieje w Ameryce, to się dzieje po obydwu stronach Atlantyku. Także, że słońce i wiatr, no to ma być jakie panaceum na to wszystko, no i to uzdrowi ten zachodnią zależność od ropy naftowej i energii kopalnianej. No ale to niestety tłumaczą, że się nie będzie, świat nie będzie tak uzależniony od Rosji, no. Nie będzie uzależniony od Rosji. Nie pozwalają wydobywać kamienia węgielnego, węgla kamiennego węgla kamiennego w Polsce. Zamknęli wszystkie te kopalnie, ten węgiel brunatny też pozamykali, ta kopalnia Turów, czy cokolwiek tam przy tych Czechosłowacji, to wszystko pozamykali, a teraz wszystko robią, żeby nie brać oleju od ruskich. No i cała ta inflacja żywnościowa i inflacja ropy naftowej i tak dalej, no to teraz problem jest taki, że samochody, no to tam jest od groma najróżniejszych materiałów. Minerały, nie minerały, metale i nie metale, i to wszystko jest potrzebne do budowania. Stal, miedź, aluminium, także wszystkie do tej pory, no to materiały same w sobie, no to koszt jakiegoś produktu, no to jest częścią z tego wszystkiego, no ale ten materiał nie był znaczącą częścią tego ceny na rynku, no a teraz to się wszystko już zmienia. Produkowanie energii z wiatru i ze słońca, no to jest szczególnie utrzymanie czy magazynowanie energii, no to jest najgorsza rzecz, no bo najgorsza, najbardziej znamienna w tym wszystkim, no bo to samochód elektryczny, no to potrzebuje tych kabli, to samochód taki elektryczny, no to ma ponad 100 kg więcej samej miedzi w sobie, ma ponad 150 kg samego aluminium niż normalny samochód. To są poważne sprawy. No i to będzie potrzebne. To będzie potrzebne na te wszystkie samochody, które mają być produkowane. Międzynarodowa Agencja Energii, no oni się spotkali teraz w Paryżu, no i powiedzieli, że te minerały i metale, no to zacznie być sprawa krytyczna. No każdy normalny to rozumie. Dlaczego ci kretyni na wysokich stanowiskach tego nie rozumią, no ale przyjechali do tego Paryża, no i się spotykali, no i że potrzebują jakąś strategię, no i przy okazji jeszcze, żeby wyeliminować czy zredukować tą energię kopalnianą. I to ma być największy priorytet właśnie na zieloną energię i wycofywanie się z tych węglowodorowych paliw czy tam energii. I zamiast jakoś się zastanowić, no to teraz podwajają stawkę. To oni po prostu grają jak w pokerze. No, ktoś by pomyślał, że to jest logiczne, że ten duże zastosowanie energii słonecznej i energii wiecznej i
i samochody elektryczne, no to będą w stanie wyeliminować samochody spalinowe, ropę i tak dalej, i tak dalej. No ale czy to no i że mogłoby to odizolować kompletnie od rynku ropy i węgla, no a wtedy to już by odizolowało wszystko od Rosji. No ale niestety to nie jest prawda. No i nawet ci ludzie, fachowcy w Paryżu powinni się orientować. No, czy to jest realistyczne, czy to nie jest, no to będzie inflacja, tak? To będzie inflacja, no bo prawo popytu i podaży, zapotrzebowanie i dostarczanie tego rodzaju rzeczy. Jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy patrzył się na ceny tych wszystkich surowców, no to wykalkulowali, że no te zapotrzebowanie na te surowce, no to doprowadzi do bezprecedensowych wzrostu ceny. Powiedzieli również, że no można to przeprowadzić, ale oni w swoich modelach takich komputerowych nie brali pod uwagę wzrostu ceny. No jak fachowcy mogą projektować wymianę samochodów spalinowych na samochody elektryczne, nie biorąc pod uwagę wzrostów ceny podstawowych z rzeczy. No litium, no to jest to, co tam pokazują czasami w najróżniejszych programach telewizyjnych, że są te potężne baseny takie z tą wodą taką zieloną i oni to tam odparowywują, wydobywają i tak dalej, i tak dalej. No to jest to, że litium, no to przez ostatnie 2 lata to cena podrożała 10 razy. Dziesięciokrotnie podrożała cena litium. Miedź podrożała 2-krotnie. Aluminium podrożało 3-krotnie. Wszystkie te metale, nawet ruda żelaza podrożała 2-krotnie. Także to wszystko wzrasta. No i ci wszyscy debile w ogóle nie patrzą na to i ciągle mówią, że każdy powinien jeździć samochodem elektrycznym. No, tak jak wspominałem, materiał sam w sobie w większości produktów, no to była jakaś tam minimalna część, ale niestety to jest teraz materiały, no to jest około 50% kosztów w bateriach, no to jest właśnie materiał sam w sobie. 20% jest na przykład na te turbiny wieczne. Także to jest 1/5 albo 1/2, no to jest dosyć sporo. Wszyscy tak jak przewidywali kiedyś, no to ceny 3-4 lata temu przewidywali na tą produkcję, że to będzie 1, 2, 3, 5%. No to się okazuje, że realia są takie, że nie ma tego wszystkiego i to wzrasta 2-krotnie, 3-krotnie, 10-krotnie. Także Tesla przez to ogłosiła, no i również chińskie firmy ogłosiły wzrosty ceny, tak, także samochody elektryczne też rosną, ta inflacja też galopuje. Ludzie w Ameryce no, są zdenerwowani. Wszystkie te badania opinii publicznej po prostu wszyscy się nie zgadzają z tym, co zielono-czerwoni w Ameryce robią, że błagają i Iran o ropę, błagają Wenezuelę o ropę, błagają najróżniejszych przeciwników amerykańskich zamiast otwierać. No, otworzyli, tak jak wspomniałem, 1/5 tego, co mogliby otworzyć. Europejczycy
Chińczycy błagają Algierię, błagają Katar o to, żeby dostać więcej tej ropy. No, debilizm administracji Bidena, on wypuścił te wszystkie rezerwy olejowe strategiczne. No, ale to jest cyrk na wodę, fotomontaż, to jest po prostu, jakby wypuścili do zera te rezerwy, no to tych rezerw starczy tylko na 9 dni. Także, no i one później byłyby zerowe. Także jakby wojsko potrzebowało tej benzyny, jakby coś się stało, no to będzie zero. No naprawdę trzeba być kretynem, żeby wojskowe rezerwy energetyczne wypuszczać na rynek prywatny, tylko żeby być przy żłobie i trzymać się po prostu władzy, żeby udobruchać jakoś wyborców. No a wyborcy i tak, to nie wpłynie, to nie, w ogóle nie wpłynie. Później i tak wyborca będzie musiał zapłacić podatki, większe podatki za to, żeby odkupić tą ropę i wypompować te wszystkie te zbiorniki, no kopalnie, no to te też, czy jakiekolwiek wydobywanie, no to nie jest prosto, tak jak wspominałem, te wysokie ceny, no to teoretycznie powodują to, że ludzie zaczynają wydobywać. No ale niestety w Ameryce ci zielono-czerwoni, którzy dopadli do władzy, ilość tych zakazów, nakazów, tych zezwoleń, licencji i cały ten proces, no to jest tak nieprawdopodobne, że to zajmie dziesiątki lat, żeby jakoś przemysł odreagował na te niszczące działania komunistów amerykańskich w administracji Bidena i żeby zaczęli to produkować. No, dużo ludzi, fachowców, którzy analizują to, no, twierdzą, że no, każdy normalny rozumie, że to się wszystko zamieni. No, co się stanie? No, Rosja będzie odłączona od tej ropy, powiedzmy, od tych pieniędzy do ropy, nawet jeżeli. No, ale kto przejmie pałeczkę? No, wszystkie te firmy, które mogłyby produkować w Ameryce, przejdą do Chin z Ameryki. Tak samo większość firm z Europy pójdzie do Chin. Kto będzie wydobywał? No będą wydobywali na tych pustyniach Gobi, będą wydobywali na tych muzułmańskich terenach Ujgurków, których i tak ścigają. Także oni znowu kapitaliści, no teraz już nie kapitaliści, ale znowu Zachód sprzeda sznur komunistom. Dobrowolnie zaniesie ten sznur, nawet nie sprzeda. Dobrowolnie zaniesie ten sznur, żeby komuniści powiesili zachodnią cywilizację. No, Biden, Obama, no to mówił, jako nie mógł sobie poradzić z kongresem, jeżeli chciał oszukać demokrację amerykańską, no to wyjmował długopis, wyjmował telefon i dawał rozkazy prezydenckie. No tak mniej więcej dużo tych rzeczy w Ameryce rozpierniczyło gospodarkę amerykańską przez telefon i długopis Bidena. Biden po prostu działał jak jakiś maniak. No i mamy to, co mamy dzisiaj. Dzisiaj Ameryka zipie, no ale dojdzie do siebie. W Ameryce nie będzie stanu wojennego, nie będzie wojny domowej, nie będzie jakichś tam rozłączeń. Po prostu kongres się zamieni, cała Ameryka się nauczy. Komuniści z podkulonymi ogonami przez następne 10 czy 20 lat przysiądą gdzieś z boku. No i jest nadzieja, że normalni Amerykanie już więcej nie popełnią tego błędu przez następne 30-40 lat. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna. Czyli gdziekolwiek jesteście,
jeżeli jesteście na Alasce, no to to jest nadzieja, że tam będzie więcej wydobywania. Głosujcie na normalnych, głosujcie na normalnych. Przekaz dla komunistów, co głosowali na Bidena. No, samochodu elektrycznego chyba nie kupicie, no, chyba, że was stać i macie przekonanie, no, ale jeździcie tym samochodem spalinowym, którego administracja Bidena nienawidzi. Także głosowaliście na niego, a administracja nienawidzi was i administracja chce po prostu być przy żłobie. Dlaczego głosujecie na ludzi, którzy mają w nosie normalnego obywatela i wyborcę i tylko myślą o żłobie? Zastanówcie się. Zdrowia dla normalnych.